Roman S., prezes spółki generalnego wykonawcy Radomskiego Centrum Sportu, został aresztowany w drugiej połowie listopada 2021 roku na 3 miesiące. 14 lutego minął okres stosowania tego środka zapobiegawczego. Wcześniej prokurator wnioskował o przedłużenie aresztu na okres kolejnych 3 miesięcy, czyli do maja 2022 roku. Sąd tę decyzję uwzględnił, ale na okres krótszy niż wnioskował prokurator. Areszt został przedłużony, natomiast on został przedłużony na krótszy termin niż wnioskował prokurator, to znaczy na termin miesięczny. Na to postanowienie prokurator złożył zażalenie z uwagi na fakt, że w terminie środka zapobiegawczego, jaki został zakreślony przez sąd, krótszy niż prokurator wnioskował, nie będzie możliwe przeprowadzenie zaplanowanych w śledztwie czynności procesowych w postaci przesłuchania świadków oraz uzyskania uzupełniającej opinii biegłego z zakresu budownictwa. Roman S. pozostanie w areszcie do 31 marca.